dzisiejsze porozumienie podpisane z Uniwersytetem Szczecińskim to krok milowy w rozwoju gminy Nowogard i w historii samorządu nowogardzkiego. Bardzo się cieszymy z tej umowy z gminą Nowogard i z wielką radością gościliśmy gdzieś pana burmistrza. Powód tej radości jest następujący. Ośrodek w Kulicach jest ważnym elementem struktury Uniwersytetu Szczecińskiego. To jest ośrodek współpracy międzynarodowej, w tym także współpracy polsko-niemieckiej, dawny dwór Bismarków. Chcielibyśmy uczynić z tego ośrodka, jesteśmy na dobrej drodze, taką perłę w koronie. Chcielibyśmy, żeby to była rzeczywiście bardzo ważna instytucja służąca nie tylko naszej uczelni, ale także gminie Nowogard. Staramy się ściągać Szczecin do Kulic. Ściągamy naszych pracowników, którzy mają wykłady. To się dzieje już od marca. Chcemy, żeby nie tylko Kulice były dla Uniwersytetu, ale też Uniwersytet Szczeciński w Kulicach dla otoczenia. Współpraca również na polu pozyskiwania środków zewnętrznych, czy to krajowych, czy to międzynarodowych, i wykorzystaniu tego ośrodka w Kulicach będzie się rozwijała, a owoce w najbliższym czasie zobaczymy.